Oh yeah! Oh fuck, gdzie byli chłopaki? Mam kominiarkę. Mam jeszcze steka. Dobra, co się ostatnio wydarzyło? Tutaj ostatnim razem się rozstałem z ekipą. I z tego co pamiętam, jeszcze widziałem Bobiego, którego gdzieś tam pobiegł w tamtą stronę. Fucking. Pieprzone śmieciska, ale ważne, że uciekłem. 38 followersów, za chwilę dobijamy do okrągłej 50. Dobra. Na początku bank, żeby wpłacić kwotę, którą udało nam się wyrwać z bankomatu. Pewnie mi zapierdoli rower, no ale trudno. Tak cię zbanuję za to, jak mi to zrobisz. Wiesz o tym? Wiesz o tym, chłopaku? Fajne jeansy! Zobaczyska! No siemano. No, siemano. On mówił w języku siemano. Siemano, siemano, siemano. Siemano, siemano, siemano. Lubię go. To jest mój ulubiony ziomeczek z tej okolicy. Przetestujmy je, kurwa. Pyszna, kurwa, kanapka z szynką. Na początku zaglądnę, co tam na chałupie. Nie wiem, czy wam pokazywałem mój nowy wystrój delikatny. Tak jest, zobaczcie, czy tutaj była aktualizacja, ale fajnie, popierniczka, naskunika, radyjko, żeby sobie płytki posłuchać, książeczka, żeby sobie swapować, fajnie jest. Zobaczmy na miejsce w szafce. Tu mamy skuna do suszenia. Mhm. Karta, można je stakować? Można, o fajnie, więc fajnie, więc fajnie. szafka na ubrania. Schowałbym tu kominiarę sobie. Tak, żeby jej nie targać ze sobą, ona jest podejrzana. Może wymienię sobie kurtałę. Biorę Gorilla Glue. Świt wstaje, więc trzeba być czujnym. Mam bardzo fajną działkę mojego wuja Simona. Okej. Okay. Hello, wuj, Sam! Nikogo nie ma. Parkujemy rowerek. Za chwilę zaczynamy wszystko robić. No, świetnie. Dochodzę do swojej prywatnej receptury, której nikt nie widzi i nikt nie dowie się niczego. Rośnijcie, dzieciaki, rośnijcie! Okej, okay, trzeba popsikać, żeby nie były brudne. Jest, są już zdrowe. No, jeszcze z 10 minut, wydaje mi się. Ile z tego będzie zioła? Czy zarobimy? Czy pomogę gangowi osiągnąć sukces? Czy w końcu wyjdziemy z dołka, w końcu zaczniemy jeździć samochodami, a nie rowerami? Mam nadzieję, że nie spierdolią roboty. Mamy 100%. O kurde, zobaczcie. 80% jakości. Jest, i teraz, widzicie? Ale uważnie byłem. Sprawdźmy jeszcze raz. Jest 100%, 100% ścinam. Ile mamy? 28 Gorilla Glue, nice! 99% nawożmy, dobrze, nie dam się oszukać kurwa na botanistwie. Dodamy to już do suszenia. Dodaj 28 sztuk, bardzo ładnie, z jednego drzewka. 11 już suchutkich. Szluk do mordy po dobrej robocie i będziemy mieć jeszcze miejsce na stół. Idealnie! Dobra robota, Logan, bardzo dobre plony. Chłopaki chyba mocno śpią dzisiaj. Siemano, Felipe, co tam? No, siemanko, dzwoniłeś do mnie. A, tak dzwoniłem, bo będę potrzebował podwózki. Może chciałbyś podjechać na Sandy, bo właśnie jestem na rowerze w okolicy i będę potrzebować w ogóle pohulać tak trochę. Tak się składa, że właśnie jadę pod nasze apartamentowce. Także świetnie, możemy się tam w takim razie możemy tam się zobaczyć, będę za 10-15 minut. Do zobaczyska. Dobra, do zobaczenia, siema. Tak jest, to chyba wszystko. Sprawdź topy, już nic nie mamy. No to chowamy stolik, okej, okay. Pakujemy go do plecaka. Naprawdę solidny dzień i w ogóle kończymy to tak imersyjnie o 20, że to jest niesamowite. No kurwa, jakby to był jakiś jebany scenariusz. Jazda. Oh yeah. Duże topy w plecaku. Halo? Hejo Montez, idę pod garaż opróżnić plecak, bo mam tam sporo owoców. Właśnie jesteśmy w garażu. No to świetnie, do zobaczenia. Jest pewien niezapowiedziany gość. Ucieszę się, jak go zobaczysz. Na razie. Yeah. Siemano! O! Siemano, siemano. Gdzieś ty był, stary? Nie trafiłeś przez kurwa murek? Gdzie ja byłem, Logan? Gdzie ja byłem? No gdzie ty byłeś? No gdzie ty miałeś być blisko mnie i miałeś uciekać? Potem 5 dni w kontenerze siedziałem, dopiero teraz... 5 dni w kontenerze? Logan! Kurwa! Zbiegłem na dół! Kurwa! To jedyne co zobaczyłem, ja to gdzieś się widziałem. Skakałeś jak małpisząt kurwa po tych... Po... jak to się nazywa? Murkach, dachach i parasolach. Ja to całkowicie inaczej widziałem, Carbon. I inaczej. Słuchaj, kurwa, Logan, słuchaj, bo ja się, kurwa, nie będę powtarzał. Jak schodziłem, byłem na dole, samochód, kurwa, leżał na dachu. Gdyby nie to, to byśmy wszyscy udało się uciec. Wszystkim, kurwa, wszystkim. Tak naprawdę plan powiódł się, ponieważ ten samochód przygniótł policjanta, a my byliśmy bezpiecznie w środku. I odpięliśmy pasy, wyskoczyliśmy praktycznie nienaruszeni. To ty biegałeś z psem, kurwa, i bawiłeś się z nim w kotkę i w myszkę. Zresztą mniejsza z tym, jesteś już z nami, stary, jesteś już z nami, wszystko jest okej. Okay. I jest przecież kasa z tego napadu. Sowi te 2000 dolców do podziału. No po 500 na łebka. Ja sobie robisz, Logan?
No poważnie. A jeśli chodzi o sprawę szmalu, to rozwiążemy ją jeszcze szybciej niż to możliwe, ponieważ osiągnąłem niesamowite rezultaty, jeśli chodzi o moją botanikę i wzrosty moich roślin. Można powiedzieć, że dzisiaj oporządziłem dwa solidne krzaki i mam teraz... sporo zioła. Bardzo dużo zioła. A my mamy dealera i nie mówię o tobie, Logan. Pod dziewiątką, czy tą dziesiątką, mieszka jakiś ziomek. Jakiś ziomek, to znaczy? Jakiś gościu, ćpun, wiesz? Nie wiem, czy nie warto byłoby z nim, wiesz, zrobić, kurwa, takiej sąsiedzkiej rozmowy. Pod dziesiątką mieszka, no... A skąd wiesz, że jest dealerem? Przede wszystkim dał mi na próbkę czarnej mety. Czarna meta to żaden towar! Ale był pod ciężkim wpływem, kurwa. Kto wie, czy taki świrus nie wydzwoni zaraz na psy, wiesz, i nie porobi kłopotów. No trzeba moim zdaniem taką wychowawczą, sąsiedzką rozmowę z nim zrobić, kurwa. Rozumiem, wychowawcza rozmowa, tak? Czekaj, sortuję tu cały sort, jaki mi się udało ogarnąć, bo okazało się, że jestem naprawdę dobry w hodowaniu Gorilla Glue, odmiany, która naprawdę dobrze upierdala i bardzo jest chętnie kupowana na osiedlach. Wezmę jeszcze kanapki. Dobra, wszystko gotowe. No to może pogadać z tym dealerem i można go też ściągnąć, żeby pracował dla nas. Tylko wiem, żeby to była zaufana osoba, albo żebyś ty tym, kurwa, zarządzał. Nie znam go, stary, nie znam go. Dopiero przed chwilą go widziałem. Naćpany, trzy dupy. No to naćpany to nie jest dobry dealer. Naćpany to nie jest dobry dealer. Prawda. Jak naćpany dealer? No to się, kurwa, głowy nie trzyma. Tak, dlatego ja bym nie robił z nim interesów. Tylko go, kurwa, nastraszy. Żeby z takim tematem nie bujał się po naszym osiedlu. Okej, no to możesz go zastraszyć. Chętnie będę stał za to, bym ci dopingował. Dobra. Kiedy mieszka chcesz to zrobić? Dziesiątką. Kiedy chcesz go zastraszyć? No teraz idziemy. Mieszka pod dziesiątką. Kazałem mu siedzieć w domu. Miał oczy wystrzelone, kurwa, jak... No to możemy już tego ćpuna i możemy mu wyjaśnić sprawę, że nie ma tutaj ćpania na osiedlu. Nie ma ćpania na osiedlu, no i tyle, no. Ale dobra, idę jeszcze po sprzęt na chatę, bo zostawiłem wszystko w domu. Mój kasty i noży. No to chodźmy, panowie, pod klatki. Dobra, idziemy. Dawaj, Eli. Jak to zostajesz? Do kogo czekasz? Tak, czekam. Dobra. Czeka tutaj? Mówi, że na kogoś czeka. A. Może ma jakieś spotkanie z jakąś dupcią, nie wiem. Tak, muszę mieć takie rzeczy. Czyli tak, kosę, kastet, lornetkę, no i tu są gadżety do roboty. Ziółko jest na testa, do sprzedaży. Czy mam, no, chcecie spróbować mojego Gorilla Glue? Nowa rzecz, do mnie na ośce. Okej, kumam. A może to na Gorilla Glue? Nowy temat, wpiściłem go cały dzień. Ziółko, 4 giety... 82? No dobra, 78. Dobra, okej, nie ma problemu. Mamy ci do przewinięcia pewien temat, Gagatku. Tak. To osiedle jest nasze i nie chcemy, żeby dealował na nim. Normalnie wynajem od właściciela. A to spoko, to luz, to se możesz do chwilę... Jaga. Dobrze powiedziałeś. Wyjaśniłeś go. Jeśli chodzi o trzymanie dzielni, to naprawdę wyjaśniasz sprawę od kopa. Następnym razem. Teraz będzie dealował i psiarnia tu będzie podjeżdżać i będzie na nas przypał gość zrzucać. Wiesz, on będzie dealował, on będzie uciekał, a my tu przypadkowo podjedziemy, psy podjadą, co to za dealowanie, a my akurat będziemy dzioło. O, szkoda, że go nie postraszyliśmy. Teraz może z tego się wiązać przypał. Naprawdę ciężki przypał. Ty, zobacz, pojechał gdzieś. O, może ma jakieś czarne interesy. Z Hakimem może dogaduje sprawy kradzenia fur. A myślę, że nie ma interesów, tylko po prostu mam za złe. Co ma za złe? A wiesz, jak pierwsze słowa, które wypowiedział Eddie, to że w ogóle się nie interesowaliśmy. Czyli ja do niego dzwoniłem, pisałem do niego SMS-y. No ja to samo. Co on świruje? Dopierdę nawet trzeba pojechać do niego, ale nie było z nim kontaktu. On nawet nie napisał SMS-a, ma prawo przecież do kontaktu z kimkolwiek podczas zatrzymania, żeby nam dał znaka, co z nim. Ja nawet nie wiedziałem, czy wy uciekliście. No nic, musimy się z nim skontaktować, żeby tu przyjechał i nie mazał się jak baba. To jest, wiesz, no, kryminalny świat. Dobra. Wiem, co mu powiedzieć. Powiem mu po prostu ostro, żeby, kurwa, się nie mazał. Żeby, kurwa, nie... No. Wiem, jak używać stołu, jak suszyć jaranie. Przyjedź, pogadamy. No przyjedź, proszę. Przyjedź, bo jest bankomat do wyrwania. Chcemy tu pogadać z Loganem, wyjaśnić. Dziękuję, Krochu. Widziałeś, kurwa? Za delikatny byłem. Mogłem go mocniej nacisnąć. Moim zdaniem dobrze powiedziałeś mu. Aż muszę zapalić i siąść na tej, kurwa, kanapie amerykańskiej. Karbon zły, bo jest kasa do zarobienia. Jedziemy na śmieciarę. Bijesz z nami? Ty pierdolisz, jakie ty masz sprawy do załatwienia? Jakie masz sprawy? Dwie osoby w tym mieście i wyszedłem z więzienia. Jak na tym mieście grasz cztery osoby? Trzy osoby grają, to dawaj my. Dawaj z nami na śmieciarkę. I moderator dawaj gra, z nami, kurwa, na śmieciarkę, Karbon. Nie masz pieniędzy, wiem o tym. Ja też nie mam.
Chodź, zarobimy sobie parę tysiaczków, jeden kurs. I trzeba jeszcze coś zjeść dobrego w tawernie, są cipki. No, jeszcze zjemy coś. Logan mówi, że w tawernie są cipki. I brakuje tam jednej, właśnie tego karbona. dobra, na razie, cześć. Stary, jaki on jest kurwa tajemniczy. Jaki tajemniczy, na pewno też pozorowych ludzi, z którymi może lepszy zarobek zwęszyć, świndel. A z nami nie chce robić roboty, bo z nami to jest włożenie się na śmieciarach. I gadanie możliwe. Z zjebami. Lazeka. Możliwe. Ale żeby tak od razu się odwrócił? Nie, no na bardzo się tak jest, czasem tak bywa w pierdlu. Poznaje się pewnych maczo-czaczo, oni mają większe, wiesz, zasiłki i tyle. I co on mnie, kurwa, goster mnie jakiś dojebał? Siemano. Ty widziałeś tu gościa? Przed chwilą przyszedł i mnie, kurwa, chwycił mnie w pas. W czarnej koszulce. A nie, w czarnej nie. Przed chwilą to był. Co zrobił? Rzucił się, w pas mnie chwycił. Ja szybko biegłem do mieszkania. Nie widziałem nikogo. Przebierałem się, bo dzwonił Montes, że robota jest. No to w drogę. Zobaczymy jeszcze jakieś żarcie, bo jest nieciekawie. Dzień dobry, witam serdecznie, jest tu kto? Czas na zajebiste półtorej godziny jeżdżenia pierdoloną śmieciarką. O, dojeżdżamy na stację benzynową. Kto to tankuje? Ja mogę dorzucić $83 w gotówce komuś. Dusi się? Jedź. No mogłem się, kurwa, założyć. Musimy zadzwonić po taksówkę, która nam dowiezie karnister. Za który też trzeba zapłacić. Siema, Shadow G. Siema, King Kulkawać. Potrzebuję mojej pomocy. Padła nam śmieciarka na drodze. W paleto i nie mamy paliwa. W sumie to ona jest sprawna, tylko nie mamy paliwa i potrzebujemy kogoś, nam podrzuci. No nie, karnister nie lepiej kupić? Nie mamy nic przy sobie, niestety. Dobra. Nie mamy jak podjechać, nic, wiesz. Podjechałbyś mi całą ci lokalizację. Nie musisz się spieszyć, ale czekamy tu. Dobra, to ci już wysyłam. Dziękuję ci. Dobra, bo tylko skończę trening, bo. Chwila, jasne, bo... luźna guma, na spokojnie. Dobra. Niewidzialny szlug, zajebiście. Co jest? What the fuck? Logan, co się dzieje? No nic, zjarałem szluga i coś się stało. Ktoś we mnie wjechał. Kurwa mać. Dosłownie w tym momencie jakby. Pomożesz mu Felipe, jedźcie może tu na parę, to ja zajmę się śmieciarką. Panowie, odbijemy tutaj na prawo pod Sandy, do komisu. Zamówię Sancheza, będzie mi potrzebny do zarobku. 17, zobaczcie. Dostępność spada. Okej, data odbioru 20.03. A jest 13, spadamy. Okej, wszystko załatwione, spadamy. No to co, stawiamy śmieciarkę do banków płacić nasze zarobione pieniądze. A potem chyba trzeba do Sandy się przebrać. 1617. To jest on, pan Logan, 3,5 stówy za robotę i jesteśmy kwita. 617. Dlaczego? No za akcję ostatnio. Jaką akcję? Nie będę mówił tu w banku. Jaką? Nie, no przecież na niego idzie wszystko, co ty? No wolałbym ja sam mu przekazać. Nie, ja dam. Ty już niestety miałeś z przekazywaniem problemy. Spokojnie, ja mu wszystko przekażę. Oh yeah. Ale jak przekażesz mu wszystko? No stary, no. Ja mogę mu dać, no zrobię sobie swoją akurat wszystko przekażę mu, po co tak oddzielnie? Na spokojnie. Ale nie... Siadaj, spokojnie. Co spokojnie? No robiliśmy akcję razem, jest utarg. I mam całą kasę dla niego, tak jak się umawialiśmy. Przekazuję, bo siedzi. Nikt się nie umawiał na to w ten sposób. A nawet jeśli, to wolałbym mu przekazać kasę. Przecież kurwa, gościu siedział, dostał karę pieniężną, musi się spłacić, poleciał za nas za kraty, co ty gadasz w ogóle? Ja mówiłem, no ja tam odstępem do pieniędzy. Ja też odstępuję, no przecież gość siedział, leżał za nas, pewnie dostał więcej niż dwa koła kary. Jak masz. Nie, panowie, że macie takie urocze serca, bardzo się cieszę, no ale mówię, no mogę mu dać te pińców, ale wolałbym mu przekazać to osobiście. To Logan już ma te pieniądze. No to jutro ci je przekażę, postaram się. Kurwa, wyjeżdżaliśmy przed chwilą z banku, co ty pierdolisz, Logan? Mam przecież wszystko dla siebie, tak? Wiesz co, nie, jakie dla siebie? Dobra, dam ci, Boże, kurwa, gościu. Ale to nie dobra, dam ci, Boże, kurwa, bo przecież razem ustaliliśmy, jak wychodziliśmy, że wszystko dla niego idzie, ale dobra, dam ci już, ale bejcocy, ale bejocy. Ale to nie jest łaska, to nie jest łaska. Ale nie łaska, dobrze wiesz, co powiedzieliśmy, że idzie dla niego kasa z tego napadu, a teraz pierdolisz oddawaniu mu oddzielnie. Jaka łaska. Wiesz, po co mi tę kasę? Zamówiłem sobie już Sancheza, jaką kasę? Co, za 500 zł, za no $500 se na nowo życie ułożę? Co ty w ogóle pieprzysz? No, ale bardzo dobrze, no. Dam ci już te 500, podjeżdżamy pod Sandy. Spokojnie, będziesz miał. Albo dam mu to wszystko w jaraniu, w ziole. Ja wiem, na co on chce, on chce to na kasyno. U niego pewnie krucho z kasą. Dlatego bronię tej kasy, bo on chce na kasyno. Ja nie oddam tej kasy Ediemu, bo oni mają w piździe Ediego. Pójdą to rozjebać na jakieś ruletki. No dlatego nie chcę tego dawać. Krucho.
A jak chcieliśmy pozarabiać kasę, to nawet nie odebrał telefonu, tak u niego krucho. Poszedł się bujać na miejsce w swoim furtce. Dlatego tym my musimy jeździć tym gównem. No jakim gównem? No jakim gównem? No przecież to jest porządny wóz. Tym samochodem. Ja z chęcią wesprę jego, zawsze go wspierałem. Tylko wiem jak pomnożyć te pieniądze razy dwa co najmniej. Luźna guma, tylko po prostu mówię tam później dasz, no luźna. 500 dolków. Pięknie, dziękuję. Szafka. Dobra, co ja potrzebuję? To potrzebuję, zapalara będzie. Zioła trzeba uzupełnić. Zioła trzeba uzupełnić. A, przebrać się przede wszystkim. Bieramy się. Okej. Okay. A bez plecaka. Jara nie pochowam po kieszeniach. Gdzie Boże Montes? Chyba się przebiera, wiesz? A. No ja może sobie zrobię przerwę. Trzymajcie się, to był odklejka Kaz jeszcze raz. Dzięki za dziś. Setkie, najlepszy na mieście puch. Setkie, klękaj do naszych splów. Setkie, robimy tu nowy ruch. Setkie to nie ma.